skrócie karcerstwa tutaj trzeba by się było zastanowić. Te 100 lat jest takie bardzo obszerne, natomiast jeżeli chodzi o chorągiew kielecką, myślę, że to jest chorągiew spełniona. Ta chorągiew ma bardzo piękne karty i przedwojenne, i w trakcie wojny, powojenne, i też te współczesne. Jesteśmy tą chorągwią, która szanuje historię, szanuje swój dorobek, świadczą o tym wydawnictwa, które przez cały czas powstają u nas, ale też było takie podsumowanie. Doprowadziliśmy do sytuacji tego, że na terenie Kielc odbył się pierwszy zlot Związku Harcerstwa Polskiego w mieście. Pierwszy zlot, który był zlotem otwartym, zlot odwiedziło bez mała 30 tysięcy osób, czyli przeolbrzymia impreza, i to był pierwszy zlot, gdzie Związek Harcerstwa Polskiego odszedł od musztry, wojskówki, przeszedł na nowoczesność, przede wszystkim uśmiech i partnerstwo, bo jesteśmy wszyscy w naszym stowarzyszeniu partnerami. To od zucha po seniora wszyscy jesteśmy partnerami. To widać również na zlocie dzisiejszym. Widać seniorów, widać zuchów, ale też jesteśmy wszyscy razem. Jesteśmy w stanie razem się bawić, razem się kłócić nawet. To, co kiedyś powiedział były przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego Świętej Pamięci Stefan Mirowski, że potrafimy się w Związku Harcerstwa Polskiego pięknie różnić. I to jest bardzo ważne. To jest też wychowanie młodych ludzi do i przygotowanie do życia w wieku dojrzałym. Ja osobiście zawdzięczam Związkowi Harcerstwa Polskiego bardzo dużo, nawet jeżeli były takie momenty ciężkie w mojej służbie instruktorskiej, to zawdzięczam bardzo dużo, dlatego że dzięki tej działalności mam masę przyjaciół w całej Polsce, ale też harcerstwo mnie ukształtowało. To w nowej pracy zastanawiałem się wszyscy, skąd jestem taki otwarty, że w każdej sytuacji potrafię wyjść, pośmiać się, pobawić, ale też potrafię reprezentować swoje zdanie, no i go obronić. A to, tego wszystkiego nauczyłem się w harcerstwie, i myślę, że każdy młody człowiek, który dojdzie do wniosku, teraz mamy coraz większą konkurencję, są stowarzyszenia małe, lokalne, które dużo oferują, my oferujemy tylko obowiązki, ale myślę, że każdy młody człowiek, który wybierze służbę instruktorską, zaprocentuje mu to w przyszłości, to widać też na dzisiejszym zlocie. Dziękuję bardzo.